Charles Maurice de Talleyrand Périgord. Kawa musi być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł, słodka jak miłość. Z Polakami organizuje się tylko bałagan. Ważną sztuką polityków jest wynajdowanie nowych nazw dla instytucji, które pod starymi nazwami stały się dla opinii publicznej odrażające. Człowiek obdarowany został mową po to, aby ukryć swoje myśli. Bagnetami można załatwić wszystko. Mają jednak wadę. Nie można na nich usiąść. Anglia ma 3 sosy i 300 wyznań. Francja ma 3 wyznania i 300 sosów. Strzeż się swych pierwszych odruchów. Zwykle są szlachetne. Ja nie pochwalam ani nie potępiam, ja tylko opowiadam. Dobry dyplomata improwizuje to, co ma powiedzieć i dokładnie przygotowuje to, co ma przemilczeć. Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo. To prawda. Dla zrobienia kariery nie tyle konieczna jest inteligencja, ile zbędna jest subtelność. Uprzejmość tak mało kosztuje, a tak wiele można nią kupić. Kobieta powinna wystrzegać się mężczyzny, który mówi, że nie kocha nikogo prócz niej. Finansiści kwitną tylko wtedy, gdy narody podupadają. Aby odnieść sukces w życiu, o wiele bardziej konieczne jest rozpoznanie tego, kto jest głupcem, niż tego, kto jest mądrym człowiekiem. Małżeństwo to tak piękna rzecz. Trzeba o niej myśleć całe życie. W polityce, podobnie jak gdzie indziej, nie trzeba angażować się całym sercem, nie trzeba za bardzo kochać. Powoduje to bowiem komplikacje, szkodzi jasności spojrzenia i nie zawsze wychodzi nam na zdrowie. Owo nadmierne przejmowanie się bliźnim, przywiązanie, które każe nam zapomnieć o sobie, szkodzi osobie kochanej często, a kochającej zawsze. Sprawia, że staje się ona mniej powściągliwa, mniej zręczna, a nawet mniej przekonująca. Serca nie należy mieszać do ważnych spraw, nawet spraw sercowych. Miłość. Rzeczywistość w krainie fantazji. Moje poglądy zależą od pogody. Nie czynię sobie bynajmniej wyrzutów, że służyłem wszystkim reżimom, począwszy od dyrektoriatu, aż do chwili, kiedy piszę te słowa, gdyż postanowiłem służyć Francji, a nie jej reżimom. Nie mówcie nigdy źle o sobie. Wasi przyjaciele powiedzą zawsze wystarczająco dużo. Nigdy nie jesteś równie daleko od celu, jak wtedy, kiedy nie wiesz, dokąd zmierzasz. O mnie mówią zawsze albo zbyt źle, albo zbyt dobrze.
Podejmujemy kogoś stosownie do nazwiska lub ubrania, jakie nosi, lecz odprowadzamy ku drzwiom stosownie do dowcipu, jakim się wykazał. Połączenie elegancji z prostotą stanowi o szlachectwie każdej rzeczy i persony. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Uroda przyspiesza wszystko o 15 dni. Żenić należy się w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy. Gdy dostanie złą, może zostać filozofem. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do Ciebie. Kogo wybierzesz teraz? François de la Rochefoucauld czy Niccolò Machiavelli?